Otóż, oczywistym wyborem jest klasyk Igrzyska Śmierci. Bardzo utożsamiałam się z Katniss. Lubię też adaptację Przeminą z wiatrem i teraz do końca roku chcę obejrzeć lekcję chemii. Mam już przeczytaną książkę, ale właśnie jeszcze nie oglądałam. Słyszałam, że jest super, więc mogę już to uwzględnić na liście na podstawie opinii innych osób. Grabunia, no chodź tu. Otóż jedną z niewielu rzeczy, jakie potrafię robić, to są herbaty, śniadania. Jestem bardzo dobra w robieniu śniadań. I ten oto deser to jest krem mascarpone z bitą śmietaną, amaretto i wanilią i pokruszone ciastka korzenne. Więc nie jest to zbyt skomplikowane, ale wszystkim smakuje, jest bardzo tłuste, więc ja tego nie jem, ale daję innym, żeby mnie lubili. Przede wszystkim powiedziałabym, żebym wszystko zrobiła krok po kroku, bo pamiętam, że jak rozpoczynałam poprzedni sezon, to w pewnym sensie byłam przytłoczona tym, że znowu przez kolejne 11 miesięcy będę grała w tenisa i wydawało mi się to strasznie dużo i już właściwie jak zaczęłam grać, zaczęłam ten sezon w Australii, to czułam się po prostu tym wszystkim zmęczona, więc tym razem po prostu podzieliłam sobie sezon na różne etapy i staram się wszystko robić krok po kroku i na razie myślę tylko o Australii i w ogóle nie wybiegam w przyszłość.